2021 rok zmierza ku końcowi, wreszcie. A co za tym idzie, to idealny moment na podsumowania i próbę wyłonienia top 10 gier roku według TV Gry. Wybaczcie, statuetek nie będzie, bo zabrakło nam budżetu. Przygotowałem więc listę najciekawszych i najgłośniejszych premier roku pod głosowanie, wysyłając ją do Michała, Arasza, Pana Mateusza, Heda, Julii, Kacpra, Kuby Paluszka, Lata 90 i do siebie. Przy czym warto zaznaczyć, głosujący mogli dopisywać swoje typy, jeśli coś umknęło mojej uwadze, a oprócz nowych gier tego roku, do listy dopisywaliśmy też wszelakiej maści remastery i remake'i, które wyszły w tym roku. Głosowaliśmy, dając punkty od 10 do 1, przyznając każdą wartość punktową tylko raz i zaczynając od ulubionych i najlepszych gier, a kończąc na tym, które no, podobały nam się mniej, ale i tak się podobały. Jeśli zaś w końcowej dziesiątce jakieś gry znalazły się na liście ex aequo, tak nie dzieliły one miejsca, a wygrywała ta, która ma po prostu wyższą średnią z punktów. Czyli przykładowo, przy grach, które zebrały 10 punktów, gdzie jedna zebrała 6 i 4, a druga powiedzmy 5 razy dwójkę, to ta pierwsza zostawała, a druga spadała na miejsce niższe. I to by było na tyle, jeśli chodzi o sposób głosowania, więc przejdźmy już do miejsca 10 z top 10 gier roku według TV Gry. Na miejscu 10 Ratchet & Clank Rift Apart, który o dziwo dostał się na tą listę, bo nie zbiera jakoś wiele punktów od nas w głosowaniu, ale dużo osób na niego głosowało i dzięki temu się udało. Jak dla mnie jest to głównie taka pokazówka, jak mogą w przyszłości wyglądać gry na PS5, bo no, wygląda to po prostu pięknie i przede wszystkim przyjemnie się w to gra. Nie jest to jakaś wielka rewolucja, jakiś wielki kamień milowy, ale jednak to strzelanie, różnorodność etapów, to jakie ciekawe są te bronie i nawet takie drobne pierdoły w stylu odblokowujesz rakietowe buty i zamiast grać, to przez 10 minut w tej jeździsz sobie po mapie, bo to jest po prostu tak przyjemne. Jest to gra stosunkowo krótka, co pewnie jest takim minusem, bo da się to przejść w parę wieczorów, ale kiedy już do tego siadasz, to wciągasz się tak bardzo, że kiedy ja na przykład grałem na urlopie i już przychodziła pierwsza w nocy, coś takiego, to partnerka na mnie krzyczała, że jak tak lubisz tego Ratcheta, to się z nim ożeń. Dzięki Ratchet, poddałeś mój związek próbie. W pewnym sensie rozumiem, dlaczego gra pod tytułem Deathloop może nie do wszystkich trafiać, bo jest to dość specyficzna produkcja i jednocześnie mająca w sobie wiele, wiele cech Dishonored, które jest poprzednią produkcją tego studia. Dla mnie Deathloop to jednak najciekawsza gra tego roku, przynajmniej jeśli chodzi o pomysł na siebie, o mechaniki, o historię, która opowiadana jest w naprawdę niekonwencjonalnej formule i z tego właśnie powodu Deathloop sprawił mi masę przyjemności. Nigdy nie byłem ogromnym fanem gier studia Arkane, więc nie podchodziłem do tego jako fan ich produkcji, nie miałem jakiegoś takiego sentymentu, ale kiedy rozpocząłem zabawę z Deathloopem, nagle się okazało, że te kilkanaście godzin później kombinuję, jak tutaj po kolei zaliczyć te wszystkie pętle. Chodzę i zwiedzam, szukam sekretów. Mechanika jest tam z jednej strony dość prosta, ale to właśnie odkrywanie wszystkiego samodzielnie i poznawanie tej historii, znajdywanie odpowiedzi na pytania, które się gdzieś w trakcie pojawiają, sprawiło mi tam masę satysfakcji, więc ja w tegorocznym naszym głosowaniu przyznałem Deathloopowi maksymalną notę, bo też po prostu wydaje mi się to być najciekawszą grą 2021. Kolejne miejsce na tej liście to Inscription, co bardzo mnie cieszy, bo znaczy to, że ktoś więcej niż ja w to grał. Wydaje mi się, że za mało osób w tą grę grało i nie dziwię się, bo słysząc mix roguelite'a, karcianki, escape rooma, horroru i found footage z przebijaniem czwartej ściany, łatwo można się przestraszyć. Jednak jeśli ktoś dał temu tytułowi szansę, to wie, że to jest tak ciekawy mix, który o dziwo działa i nie jest to taka typowa karcianka dla fanów karcianek. Ten system walki, nazwijmy to, jest o wiele prostszy niż chociażby w Hearthstone'ie czy w Magicach, ale jednak jest szalenie uzależniający i nawet jeśli już parę godzin siedzisz w tym pierwszym akcie, który dla wielu jest najlepszym momentem całej gry, to nagle możesz odkryć jakąś ciekawą synergię i pomyśleć, to w ogóle zmienia mój styl gry i znowu kolejna godzina i jeszcze więcej tego. Niemniej, nawet gdyby nie ten uzależniający właśnie system walki, ta karciana mechanika, która jest tutaj po prostu dopieszczona, to właśnie te wszystkie dziwne zabiegi narracyjne, zabawa konwencją, przebijanie czwartej ściany, fakt, że w pewnym momencie gra zmienia w ogóle styl graficzny i jak najbardziej ma to sens. Jak dla mnie no jest to jeden z troszkę niedocenionych, ale niemniej jeden z najlepszych tytułów tego roku. Returnal to najnowsza gra studia Housemarque, znanego z bardzo arcade'owych, nawiązujących do klasyki gier, strzelanek, gier z typu Bullet Hell, jakichś takich produkcji, w których na pierwszym miejscu jest akcja, zręczność, bardzo dużo rzeczy się dzieje na ekranie. Jakiś czas temu ten deweloper przyznał otwarcie, że te gry, które robił do tej pory, nie mają już jakoś tak rynkowo sensu i bardzo trudno jest je sprzedać po prostu. Returnal jest niejako odpowiedzią na to, bo gra ma trochę większy budżet, chociaż stara się zachować właśnie rodowód studia Housemarque, czyli taką arcade'ową, szybką rozgrywkę. Z jednej strony jest
to efekt połączenia z firmą Sony, która pewnie zapewniła większy budżet, ale z drugiej strony pozwoliła też na stworzenie gry, która jest dość nieprzystępna. Teoretycznie jest to jeden z niewielu ekskluzywów PlayStation 5 i obok takiego Demon's Souls mam wrażenie, że to jest gra bardzo niszowa, skierowana do jakiegoś niewielkiego wycinka społeczności graczy. No bo jest to dość wymagający rogalik, w którym przechodzimy ciąg powtarzających się poziomów, za każdym razem walcząc z inną sekwencją przeciwników, którzy są bardzo wymagający, a kiedy zginiemy, musimy wracać do początku i powtarzać wszystko od nowa. Tak naprawdę Returnal nie jest aż tak hardkorowy jak niektóre gry, bo jest tam trochę takich miejsc, gdzie możemy podzielić grę na części jakby, ale nie ma wątpliwości, że jak ktoś ma PlayStation 5 i kupi sobie Returnala, to prawdopodobnie może się rozczarować, bo może się okazać, że to jest po prostu zbyt dziwne i zbyt trudne. Tą rzeczą, którą Housemarque dodało względem swoich poprzednich gier tutaj, no bo akcja jest szybka, na ekranie dzieje się dużo, to wiemy, jest bardziej rozbudowana kinowa fabuła i również ta fabuła wypada całkiem nieźle, bo bawi się ona narracją, wszystko jest tutaj umieszczone w pętli, są tam zaskakujące zwroty akcji, są zakończenia po zakończeniach, które możemy odblokować wykonując pewne rzeczy i jest tam mnóstwo rzeczy otwartych na interpretację, więc tak naprawdę nie do końca wiadomo, co się w tej grze wydarzyło. Wysoki poziom, dziwna historia, złączyły się w niemalże perfekcyjną całość. Wysoka ocena, rekomenduję. I w tym miejscu, przepraszam, zrobimy małą przerwę, bo to świetny moment, by wręczyć powiedzmy takie nagrody pocieszenia. W naszym głosowaniu bardzo szybko stało się jasne, że gry bardziej niszowe albo takie na platformy, które nie są u nas bardzo popularne, mają pod górę. No a z drugiej strony gry multiplatformowe albo takie, z których robiliśmy streamy czy materiały, miały trochę łatwiej. No i też warto wziąć na poprawkę, że nawet jeśli coś kogoś nie interesowało, a ciągle słyszał rozmowy o tej grze od kolegów kątem ucha, no to łatwiej było taką grę sprawdzić. Szczególnie gdy mógł ją sobie od kogoś pożyczyć albo skorzystać z naszych redakcyjnych kont, gdzie dopisujemy gry, które dostajemy od wydawców w formie cyfrowej. Zerknijmy więc na gry, które znalazły się na naszych osobistych top 10, ale niestety nikt inny na nie nie głosował. I tak, tylko Kuba docenił Game Decka i Halo, dając im kolejno 5 i 8 punktów. Deltarune Chapter 2 dostało 1 punkt ode mnie. No cóż, lepsze to niż 0. I tylko ja w swojej topce uhonorowałem Moondawn 3 punkty i Road 96 5 punktów. Julia zaś chyba najwięcej grała w gry, które pominęła reszta ekipy, bo to od niej Kena zebrała 7 punktów, 5 punktów Tales of Arise, i kilka punktów taka jedna gra, ale do niej jeszcze wrócimy. Metroid Dread zebrało 8 punktów od Szymona, The Forgotten City 4 punkty od pana Mateusza i tyle samo punktów dostał Riftbreaker od Arasha. Tym samym gratulujemy nagród pocieszenia i wracamy do faktycznej topki. Psychonauts 2 to seria, która pokazuje w najlepszy sposób chyba takie typowe cechy gry studia Double Fine i Tima Schafera, który przewodzi temu studiu. Jest to gra bardzo kolorowa, jest to gra bardzo radosna i humorystyczna, jest to gra z wieloma kreatywnymi pomysłami, gra też dość inteligentna i też przy okazji gra, która nie odniosła wielkiego sukcesu i mam wrażenie, że z dwójką jest w pewnym sensie podobnie. O ile pierwsze Psychonauts było jeszcze grą, w której bawiłem się dobrze, jeśli chodzi o tą warstwę merytoryczną, humorystyczną i kreatywną, tak miałem spore wątpliwości co do samej rozgrywki. Ta rozgrywka nie była zbyt dobra i to jest zresztą też jeden z elementów gier studia Double Fine, że często ten gameplay nie nadąża za kreatywnością. Druga część, która wyszła po bodajże kilkunastu latach po jedynce, co jest o tyle charakterystyczne, że jest fabularną kontynuacją w bezpośredni sposób, a pomiędzy tym jest jeszcze gra VR-owa, która też jest kanoniczna fabularnie, podnosi praktycznie każdy aspekt nieco wyżej. To znaczy w dalszym ciągu jest to gra, która stoi przede wszystkim kreatywnymi, abstrakcyjnymi pomysłami, bo w dalszym ciągu eksplorujemy w niej umysły różnych postaci i w tych umysłach odgrywamy jakieś surrealistyczne sceny, ale czuć też, że deweloperzy, level designerzy ze studia Double Fine dojrzeli i zrobili coś znacznie lepszego. I nie dziwię się temu, że wiele osób uznaje ją za jedną z najciekawszych gier minionego roku pod kątem nie tylko właśnie humoru czy kreatywności, ale także designu poziomów i różnych atrakcji, na jakie twórcy wpadli, żeby umylić nam czas. Więc Psychonauts 2 nie jest może jakąś głośną grą, o której wszyscy mówili, ale na pewno jest grą, na którą warto spojrzeć za jakiś czas, jak znajdziecie chwilę. 2021 rok, choć mógł być dla niektórych rozczarowujący, o tym już mówiliśmy, więc już nie męczmy tego tematu, to mógł być zadowalający dla fanów horrorów, bo mieliśmy na przykład Tormented Souls, które nawiązuje do klasyki Residentów, mieliśmy Medium, które jest najlepszym Silent Hillem, który nie jest Silent Hillem, no i mieliśmy Resident Evil Village, który zasłużenie moim zdaniem jest na tej liście. Kiedy ogrywałem to na premierę i też robiliśmy z tego stream z Kacprem, to trochę narzekałem, że ta gra jest za łatwa dla mnie, zbyt bardzo jedzie na utartych motywach Residenta, ale z perspektywy czasu doceniam tą grę bardziej, bo jest to po prostu bardzo solidny horror, bardzo solidna gra akcji, co mnie jednak najbardziej cieszy to, że Resident Evil Village
udoskonala to, co widzieliśmy w siódemce, ten pierwszoosobowy styl gry i jest trochę takim już no, przedostatnim praktycznie rozdziałem w tej serii, bo od teraz nie będą już dalej jechać na tym kanonie, który ewidentnie tutaj jest taką już kulą u nogi, a pójdą w bardziej takie osobne, zamknięte historie, co bardzo mnie cieszy. No i fakt, że jest to chyba jedna z najczęściej kończonych gier w tym roku, chyba o czym świadczy. Skin makes me cry. Seria, którą zaczął Dontnod, jest dla mnie nowa. To znaczy, ja wcześniej w nią nie grałem, ale po namowach pewnego śpiewającego pana, który powiedział, koniecznie musisz w to zagrać, bo jest super, powiedziałem, no dobra, no spróbuję po raz trzeci podejść do jedynki. No i podszedłem do jedynki, potem Before the Storm, zagrałem w dwójkę, byłem zachwycony. Nagle się okazało, że w tym roku wychodzi kolejna odsłona, którą przygotowuje Deck Nine, czyli twórcy odpowiedzialni właśnie za Before the Storm. No i zagrałem i przygody Alex okazały się być naprawdę, naprawdę świetnie zrealizowaną produkcją. Po pierwsze, gra trzyma klimat. Tym razem moce nie polegają już na kontroli czasu, czy też nie wykłócamy się z ludźmi, tak jak to miało miejsce w Before the Storm. Tutaj jednak kontrolujemy emocje, czy powinniśmy kontrolować, to jest dobre pytanie, zresztą, które eksplorujemy, czy też odpowiedź na to pytanie eksplorujemy w trakcie rozgrywki, ale wszystko jest pięknie kolorowane, właśnie żeby współgrać z wszystkimi emocjami. Historia jest napisana naprawdę, naprawdę fajnie, chociaż nie jest to najbardziej odkrywcza opowieść, jaką w grach możemy dostać, ale też jeśli chodzi o samą grafikę, jeśli chodzi o jakość wykonania animacji postaci, przepięknie zrealizowane oczy. True Colors to było coś, co sprawiło mi masę przyjemności w tym roku i jako całość była to przyjemna produkcja, było to naprawdę super doświadczenie i wydaje mi się, że Deck Nine tą grą pokazało, że tak, oni sobie potrafią poradzić z tą marką. Przyznam, że teraz czekam na kolejną grę, bo historia Alex naprawdę, naprawdę zrobiła mi te kilka wieczorów, które spędziłem w Life is Strange. W tym roku nie grałem w zbyt wiele gier i Guardians of the Galaxy była jedną z tych gier, na które trochę czekałem, ale nie miałem żadnych oczekiwań. Koniec końców jestem w szoku, że ta gra jest tak wysoko na liście. Dlaczego ona jest na podium? Bo mimo tego, że w końcu udało się zrobić coś komiksowego, co nie jest The Avengers i nie z się, to wcale tak wiele lepiej nie jest, jakby to podsumować. Strasznie dużo gadania, bzdurny system walki, który zmusza cię do tego, żeby w kółko powtarzać te same kombinacje, do których się przyzwyczaiłeś i ponownie jeszcze więcej gadania. A wokół tego jakaś fabuła, która jest lekko komiksowa. Chyba najlepsze, co wyszło z Guardiansów, to nieistniejący zespół Star-Lord, który był stworzony przez dźwiękowca, który kiedyś chciał założyć zespół i teraz miał okazję go założyć. Bardzo miło było widzieć, że jest szczęśliwy. Podejrzewam, że ludzie po prostu dawali jakieś takie zbędne punkty tam i się tego nagromadziło tyle, że są w drużynie siła. Zbierajmy słabe punkty, aby stworzyć coś mocnego. Ale wracam do Valhalla, którą zacząłem 2 lata temu. Ja jestem niezwykle wyczulony na śliczny pixel art, a pixel art w Loop Hero od razu zwrócił moją uwagę. Kojarzył mi się właśnie z takimi starszymi grami z lat 80. wręcz, gdzie ta paleta kolorów była dosyć przytłumiona. Tak więc tutaj nostalgia mocno uderzyła. Jednak byłem pewien, że to jest gra, która wciągnie mnie na wiele, wiele godzin w momencie, w którym ograłem sobie demo. Ja bardzo rzadko ogrywam dema. W przypadku Loop Hero ściągnąłem, sprawdziłem jak się gra i wiedziałem, że zapowiada się super. I rzeczywiście Loop Hero jest kapitalną, bardzo ciekawą i na swój sposób nowatorską grą. To znaczy ona bierze pewne rzeczy, z którymi mieliśmy już do czynienia w wielu innych grach, ale obraca to w jakiś taki ciekawy sposób. Tak więc jesteśmy ludzikiem, albo nie, właśnie nie jesteśmy ludzikiem. Ludzik jest samodzielny. My budujemy świat wokół tego ludzika i chcemy, żeby doszedł jak najdalej. Musimy równoważyć poziom trudności z pewnymi buffami. Musimy cały czas dbać o to, żeby nasz ludzik w momencie, w którym zacznie walczyć z bossem, był na tyle silny, żeby go pokonać. Do tego dochodzą właśnie te elementy rogalikowe, do tego dochodzą elementy RPG, ekwipunek, rozwój postaci, budowanie własnego obozu. Jest tam naprawdę wiele, wiele rzeczy, a najlepsze jest to, że wielu rzeczy gra nam po prostu nie mówi i sami musimy kombinować, sami musimy łączyć pewne elementy układanki tak, żeby one
one miały jakiś zaskakujący rezultat i bardzo często właśnie tak się dzieje, że jeżeli połączymy pole bitwy z rzeką, no to powstanie nam wrak, w którym spawnują się zupełnie różne potwory, dające różne bonusy, różne przedmioty. Super sprawa, naprawdę. Wymaksowałem ją na 100%, co prawda niektóre osiągnięcia były okropnie zależne od losowości, natomiast jako całość Loop Hero to dla mnie zdecydowany faworyt w tym roku. And the 2021 Game of the Year is... I zanim moi mili przekażemy głos Araszowi, który wręczy nagrodę Gry Roku 2021, zerknijmy jeszcze na gry, które od każdego z nas zebrały za jednym razem 10 punktów, czyli no na nasze osobiste najlepsze gry roku. Najlepszą grą Julii, na którą niestety nikt inny nie głosował, był nowy Nier Replicant. Najlepszą grą Szymona był Monster Hunter Rise. Tu podobnie też nikt nie głosował. Michał, jak już wiecie, dał dyszkę Deathloopowi, Arash wspomnianemu Loop Hero, a pan Mateusz niestety nie miał ulubionej gry roku, bo żadnej nie dał 10 punktów. Ode mnie dyszkę dostał Resident Evil Village, a od Kacpra Hitman 3. I podobnie jak przy grach Julii i Szymona, tylko Kacper dał jakąkolwiek ocenę Hitmanowi. I na koniec Kuba Paluszek. Ten dał 10 punktów grze, która została grą roku. Więc przenieśmy się do Arasha na główną scenę i na wielkie zakończenie gali. A w sumie nawet nie mamy sceny. Dobra, może za rok się uda. W ciągu roku wychodzi naprawdę wiele gier, tak więc my, jako że jesteśmy ludźmi i nasz czas ogranicza się do tych marnych 24 godzin, nie jesteśmy w stanie ograć ich wszystkich. Natomiast It Takes Two grał praktycznie każda osoba u nas w redakcji. To rewelacyjna, koopowa gra, na którą oddało głos najwięcej osób u nas właśnie w TV Gry. Suma głosów po prostu była największa i moim zdaniem to pierwsze miejsce jest zdecydowanie zasłużone. Ta kooperacja jest niezwykle ciekawa, jest niezwykle kreatywna, innowacyjna, może inaczej, może nie tyle innowacyjna, bo wiele rzeczy, z którymi mieliśmy do czynienia w It Takes Two widzieliśmy już w innych grach, ale bardzo rzadko zdarza się, żeby gra nawet te znane elementy implementowała w taki zajebisty sposób. Do tego dochodzi cała historia, która opowiada o małżeństwie, któremu się nie układa i które musi zacząć współpracować, żeby pokonać trudności. Jest to dosyć oklepany temat, ale podany w tak niesamowity i ciepły sposób, że aż trudno się nie wciągnąć w te relacje tych dwóch bohatera i bohaterki. A do tego pomimo swojej takiej kreskówkowej, animacyjnej wręcz grafiki, jest tutaj naprawdę wiele mocno brutalnych momentów, jak chociażby walka z odkurzaczem, to znaczy to w jakiś sposób pokonujemy ten odkurzacz. Nie, wyrwiemy mu tym oczy! Ej, naprawdę? Czemu to się stało Manhuntem? Co jest? To jest obrzydliwe! To jest oficjalnie najbardziej brutalna gra, w jaką kiedykolwiek grałem. Ale przy tym bawiliśmy się doskonale i myślę, że It Takes Two zasłużyło na pierwsze miejsce, zasłużyło na miejsce najlepszej gry 2021 roku według redakcji TV Gry. Oczywiście wszystko jest tutaj subiektywne, to jest nasza opinia.